Jak znajdujesz ten samogon? Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna Diabolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach wulkanicznych mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące, ale nie powiem. Udał ci się ten bimber. Czekaj. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas. Nie miałbyś ochoty mi potowarzyszyć? By odnaleźć Ciri, Geralt musiał wyruszyć na wyprawę przez sporą część kontynentu. Od początku towarzyszył mu trubadur Jaskier i prosta łuczniczka Milwa. Z biegiem czasu dołączali do nich także inni ludzie i nieludzie. Pośród nich pojawił się pewien mężczyzna, który swym wyglądem przypominał nieszkodliwego poborcę podatków. Szybko się jednak okazało, że Regis, bo tak przedstawił się mężczyzna nowo poznanej kompanii, był wampirem. I to nie byle jakim, tylko wampirem wyższym, czyli niezwykle potężną odmianą tych stworzeń. Nawet Geralt nie chciałby stawać z nim w szranki. Na szczęście nigdy nie musiał, bo zaprzyjaźnił się z Cyrulikiem. Nie ma co przedłużać. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie o Regisie. Emil Regis Rochelek Tercif Gottfroy, bo tak brzmi jego pełne imię i nazwisko, podobnie jak pozostałe wampiry, znalazł się na kontynencie przez wydarzenia znane jako koniunkcja sfer. Jak wspomniałem przed chwilą, Regis jest wampirem wyższym, osobnikiem niezwykle rzadkim i o wiele potężniejszym niż wszystkie inne wampiry. W walce są niemalże nie do pokonania. Nadludzka szybkość, siła i niewidzialność w połączeniu z wysokim intelektem czynią ich idealnymi zabójcami. Co więcej, tego rodzaju wampira nie można zabić ani za pomocą srebra, ani magii czy słońca, na które notabene są całkowicie odporne. Wampiry wyższe można stopić, rozczłonkować i posiekać na najmniejsze kawałeczki, lecz dzięki zdolnościom regeneracyjnym są w stanie wrócić do życia. Czasem zajmie to miesiąc, czasem rok, czasem kilka lub kilkanaście lat, ale wrócą. Nieco osłabione, lecz wciąż śmiertelnie niebezpieczne. Faktycznie zabić może wyłącznie inny wampir wyższy, a do takich aktów zdrady wobec współplemieńców dochodzi niezwykle rzadko. W przeciwieństwie do słabszych krewniaków takich jak fledery czy garkajny, krew jest dla wampirów wyższych tym samym czym alkohol dla ludzi, a jej nadmierne spożycie doprowadza wampiry do niepohamowanego szału, w którym gotowe są zniszczyć wszystko wokół. W latach młodości Regis uwielbiał zabawiać się z kompanami kosztem ludzkiej krwi. Konfratrzy nakłaniali go do kolejnych, coraz większych hulanek. Bojąc się o wykluczenie ze społeczeństwa, Regis ulegał ich wpływom. Nie liczyło się pochodzenie krwi, tylko to, żeby dawała kopa. Czasem biba trwała 3-4 noce. Wkrótce kompania nie była mu już potrzebna. Nauk wziął górę i Regis pił sam. Nie mógł nawet pić do lustra, bo jak wiadomo, wampiry się w nich nie odbijają. Gdy poznał pewną wampirkę, odstawił na jakiś czas krew. Czuł, że było to coś poważnego, ale kobieta zostawiła go. Nauk wrócił wtedy ze zdwojoną mocą. W rozpaczy latał po pijaku. Jednej nocy znajomi podsunęli mu pewną dziewkę ze wsi jako ofiarę, ale odurzony krwią wampir wyrżnął podczas lotu w cembrowinę. Chłopi czym prędzej dopadli do niego i zajęli się potworem, jak potrafili najlepiej. Podziurawili go kołkami, odcięli głowę, oblali wodą święconą i zakopali. Następne 50 lat Regis spędził w grobie. Miał dość czasu, by zastanowić się nad swoim zachowaniem. Postanowił się zmienić i wziąć w garść. Od tego czasu nie tknął już krwi. Osiadł wśród ludzi w mieście Dillingen w Brugge. Przyjął tożsamość Cyrulika i pomagał mieszkańcom przez lata. Mocny zapach ziół maskował jego wampiryzm. Mógł oszukać w ten sposób nie tylko chłopów, lecz także zwierzęta czy nawet wiedźmińskie medaliony. Zawsze też uśmiechał się z zaciśniętymi wargami, by nie odsłaniać ostrych jak brzytwa kłów. Przez lata dorobił się sklepu i nawet własnego domu. W 1267 roku, jak co roku od czerwca do września, Regis przebywał w okolicach elfiego cmentarzyska Fenkarn. Zbierał w tym czasie zioła i korzenie. Część z nich destylował na miejscu, część zabierał z powrotem do Dillingen. W sierpniu tego roku Regis spostrzegł w oddali osobliwą kompanię składającą się z ludzi, krasnoluda i niziołka. Niziołek Percival Schutenbach spostrzegł w okolicy jednego z dolmenów sylwetkę, jak mu się wydawało wówczas, gula. Był to oczywiście Regis, który szybko schował się między kamieniami. Białowłosy mężczyzna wywołał go na zewnątrz. Regis wygramolił się z dziury i przedstawił się nieznajomym. Zaznaczył przy tym, że jest nieuzbrojony i nieszkodliwy. Kompania przyjęła jego tłumaczenie, że powodem do schowania się przed nimi był zwykły lęk przed nieznajomymi. W czasie wojny było to bardzo logiczne. Zoltan od razu zaproponował Regisowi dołączenie do nich, bo medyk zawsze przyda się w drużynie w tych ciężkich czasach, lecz Regis odmówił. Nie wiedział też wiele o tym, kto wygrywa wojnę w tym regionie. Jedynie to, że nad rzeką Hotlą zebrali się uciekinierzy z Brugge i Sodden. Podejrzliwy Zoltan zapytał Regisa, czy nie lęka się gulów na cmentarzysku. Wampir wybrnął z tego bez problemu, imponując przy tym zebranym swoją wiedzą. Otóż Fenkarn było 500-letnim cmentarzem elfów, a trupojady, mimo iż na ogół nie wybrzydzają, tak nie w smak im żywić się starymi kośćmi. Zoltan zaprosił go do obozowiska, lecz Regis wyszedł z kontrpropozycją, by to oni zawitali do jego szałasu. Początkowo kompania Geralta była podejrzliwa co do Cyrulika, ale po wejściu do szałasu wszelkie wątpliwości rozwiały się w mgnieniu oka. Zoltan i Jaskier byli w niebo wzięci po tym, jak zasmakowali drugiego samogonu z Mandragory. Percival natomiast podziwiał aparaturę do destylacji stworzoną własnoręcznie przez wampira. Geralt starał się opanować zapędy swoich towarzyszy, ale po chwili Cyrulik sam dał im przyzwolenie na degustację. Osobiście nie wypił ani łyczka. Mężczyźni rozprawiali później o sposobach wydobywania mandragory z ziemi. Zoltan wspomniał o metodzie z postronkiem i psem. Niziołek wymienił psa na świnię, a Jaskier na dziką świnię. Regis pochwalił ich pomysłowość, ale wyjaśnił, że o ile faktycznie jest to silnie trująca roślina i zalecana jest przy niej ostrożność, to wystarczą mniej skomplikowane metody. On na ten przykład używa maski i rękawiczek. Pouczył też zebranych o halucynogennych efektach mandragory, przez co utworzył się mit, jakoby wyrwana z ziemi mandragora miała wrzeszczeć. Szybko zapewnił też, że zebrane przez niego korzenie są bezpieczne. Regis usłyszał stęknięcie bólu Geralta, gdy wiedźmin siadał. Zainteresował się stanem łowcy potworów. Wyczuwał w jego pocie zapach magii. Szybko połączył to z mocami uzdrawiającymi dryad z Brokilonu. Geralt pogratulował mu dedukcji. Cyrulik kontynuował swój wywód, wskazując, że ból w kolanie i łokciu jest skutkiem ubocznym leków, na który nie da się już nic poradzić. Niesamowicie czuły węch wzbudził w Geralcie podejrzenie, ale po raz kolejny Cyrulik zwiódł go, mówiąc, iż każdy ma jakieś zalety, które równoważą wady. Z każdą kolejką destylatu język coraz bardziej im się rozluźniał. Z tematu trudnych słów Jaskier sprytnie zszedł na temat czarodziejek i zalotów Geralta. Nawet Regis oglądał kiedyś spektakl przedstawiający walkę Yennefer i Geralta z Dżinem w Rind. Wiedźminowi nie w smak było słuchać o tym, więc wstał i wyszedł z szałasu za potrzebą. Gdy wrócił, Zoltan postawił go przed faktem dokonanym. Dogadali się z Regisem, by ten ruszył w dalszą drogę z nimi. Później rozmowy zeszły już na typowe alkoholowe dysputy na temat polityki, których, pozwolicie, nie będę wam streszczał. Co ważne, tej nocy Jaskier wypaplał także prawdziwy cel podróży Geralta, a także opowiedział Regisowi o dziecku niespodziance. Następnego poranka skacowana kompania ruszyła dalej. prowadzeni przez Regisa, ruszyli przez Fenkarn. Jeszcze na cmentarzu spotkali grupę chłopów szykujących się do polowania na wampira. Co prawda nikt z nich go nie widział, ale dwie osoby zostały już rozszarpane w pełni. Chłopi zażądali karego konia, który zgodnie z zabobonami potrzebny im był do odnalezienia wampira. Milwa nie zamierzała tego zrobić, a Regis szukał jakiegoś pokojowego rozwiązania. Jeden z chłopów popełnił jednak błąd. Obraził Milwę i zakwestionował jej czystość. Łuczniczka przywaliła mu z całej siły pięścią w twarz. Kmiot padł na ziemię jak martwy. Po szybkich oględzinach Regis stwierdził tylko lekki wstrząs mózgu. Milwa odwróciła się i zwymiotowała obficie. Geralt zwalił winę na wczorajszy samogon, ale Regis wyczuł już, że dziewczyna jest w ciąży. Kompania zobligowana była zająć się rannym chłopem, by nie rozwścieczyć jeszcze bardziej łowców wampirów. Wzięli go na kołyskę między konie i ruszyli w stronę obozu nad Hotlą. Po drodze Zoltan rozpoczął rozmowę o wampirach. Geralt przyznał, że rozrywanie ciał na strzępy nie leży w naturze wampirów. Regis wtrącił natomiast, że nie leży to w naturze wampirów wyższych. Co innego Fleder czy Ekimma. Geralt spojrzał na niego z podziwem. Cyrulik, odpowiadając na rzucone mu pytanie, wyznał, że nigdy nie widział na tym cmentarzysku wampira. Wiedźmin natomiast pobieżnie podzielił się z druchami swoimi przygodami z nigdy niewidzianymi dziwami, przyznając przy tym, że zdarzyło mu się już zabić wampira. Dojeżdżając do obozowiska uchodźców, Regis zauważył: od walczącego o przetrwanie zbiorowiska bije rozkoszna woń gotowanej kapusty, warzywa, bez którego przetrwać widać nie sposób. Charakterystyczny akcent zapachowy tworzą również efekty potrzeb fizjologicznych, załatwianych gdzie popadło, najczęściej na obrzeżach obozowiska. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego walka o przetrwanie objawia się niechęcią do kopania latryn. Innymi słowy, śmierdziało gównem i kapustą. Drużyna weszła do obozu i postanowili zaczekać na resztę kompanii Zoltana. Po chwili podeszli do nich łowcy wampirów, upominając się o odszkodowanie za zaatakowanego kompana. Miało już dojść do rękoczynów, gdy Geralt gniewnie nakazał zaprowadzenie ich do przywódcy. Hector Laps, sołtys spalonej Brezy, był jednak zajęty sądem nad wiedźmą, która rzekomo współpracowała z wampirem. Orszak ruszył w kierunku klonu, gdzie kotłowali się już podnieceni gapie, gotowi ujrzeć, jak wiedźma zostaje spalona. Kapłan wygłaszał swe kazania przeciwko młodej dziewczynie, jak i wszystkim innym kobietom. Regis zauważył, że jego słowa są przejawem czystej niechęci, podchodzącej już pod fobię względem płci pięknej. Starosta Laps sprzeciwił się kapłanowi, prosząc o niezbite dowody przed wydaniem wyroku. Dowody były nijakie. Ludzie śmiali się z kapłana, który wciąż nalegał na wymierzenie kary. Geralt, następnie Zoltan i Milwa wstawili się otwarcie za domniemaną wiedźmą, gotowi walczyć o jej wolność. Kapłan, widząc, iż obrońcy są zaprawieni w boju, wymyślił inny sposób na dowiedzenie boskiej interwencji. Ktoś musiał przynieść mu z ogniska rozżarzoną podkowę bez śladów oparzeń. Regis wystąpił z tłumu i uspokoił swoich towarzyszy. Następnie podszedł do kapłana, skłonił się i jak gdyby nigdy nic wyciągnął rozżarzoną do białości podkowę. Podszedł spokojnie do kapłana, który zdumiony wyczynem pachnącego ziołami jegomościa cofał się, aż utknął na stojących za nim chłopach. Dłonie Regisa nie miały śladów oparzeń. Kapłan starał się przekonać ludzi, iż to diabelska sztuczka, lecz Cyrulik zaoponował, mówiąc, iż sprzeciwienie się Ordalium uważane jest za herezję. Sąd został przerwany przez niespodziewany atak konnicy. Regis znikł z oczu towarzyszy w bitewnej zawierusze, nie opuścił ich jednak. Przyglądał się wszystkiemu z bezpiecznej odległości. Nie chciał zostać zdemaskowany, nie w takich okolicznościach. Gdyby do tego doszło, musiałby najprawdopodobniej wymordować większość ludzi, wrócić do picia krwi. Istniała także szansa, że sam mógł zostać zabity. Wampir widział, co przytrafiło się jego towarzyszom. Jaskier i Geralt zostali pojmani przez Cintryjczyków, którzy prowadzili ich następnie wzdłuż Hotli do fortu Armeria. Zoltanowi udało się uciec. Milwa również odjechała konno z jakimś mężczyzną. Regis wytropił ich nocą i bezszelestnie zbliżył się do dwójki znajdującej się nad Hotlą. Poinformował o tym, co stało się z Geraltem i Jaskrem i ponaglił do prędkiego wyjazdu w kierunku Armerii. Dlaczego aż tak zależało mu na ratowaniu osób, które poznał zaledwie poprzedniej nocy? Najprawdopodobniej dojrzał w nich dobro i prawość. W przeciwieństwie do innych ludzi, towarzysze Geralta, jak i on sam, nie wahali się, by pomóc niesłusznie oskarżonej kobiecie i nie baczyli na wynikające z tego konsekwencje. Gdy Fort Armeria był już w zasięgu wzroku, Regis zatrzymał się. Oznajmił, iż sam zajmie się ratowaniem Wiedźmina i poety, ale dopiero po północy. Ciekawość wampira wzięła górę i zapytał wreszcie, kim jest nowy kolega Milwy. Nie Nilfgaardczyk przedstawił się jako Kahir Mawr Dyfryn Epkallach. Milwa ujęła się za nim, mówiąc, iż przynosi wieści o Ciri. Spowity niewidzialnym całunem, Regis zakradł się do obozowiska. Odnalazł Jaskra i Geralta zamkniętych w celi strzeżonej przez 3 strażników. Ci szybko ulegli urokowi wampira, po czym zasnęli. Regis uwolnił więźniów i poinstruował co do dalszych kroków. Sam nie zamierzał ruszyć z nimi. Na pożegnanie życzył im powodzenia i do zobaczenia. Geralt już wiedział, kim rzeczywiście jest Cyrulik. Nie chciał go już więcej widzieć i dał mu to jasno do zrozumienia. Jaskier także miał swoje podejrzenia, oczywiście błędne. Regis nie usłuchał prośby Wiedźmina i bezszelestnie zjawił się przy nich, gdy dołączyli do Milwy i Kahira. Podczas ucieczki grot strzały rozciął nieznacznie głowę poety od skroni aż do ucha. Jaskier nigdy wcześniej nie widział tyle swojej krwi, przez co było mu wyjątkowo ciężko. Cyrulik natychmiast rzucił się na pomoc poecie. Spokojnie, rzekł Regis, przemywając ranę. To nic, trochę krwi, tylko trochę krwi. Ładnie pachnie ta twoja krew, poeto. Te słowa wprawiły Geralta w niebywałą złość. Podszedł do konia, wyciągnął nilfgaardzki miecz i stając nad Regisem kazał mu natychmiast odpuścić. Wampir dokończył myśl. Ładnie pachnie ta krew, powtórzył Regis, nie zwracając na Wiedźmina najmniejszej uwagi. Nie wyczuwam w niej zapachu zakażenia, które w ranie głowy mogłoby mieć fatalne skutki. Arteria i żyła nienaruszone. Dokończył opatrywanie dzielnego poety i gdy tylko wstał, nilfgaardzka klinga znalazła się przy jego szyi. Towarzysze Geralta przypomnieli mu, ile Regis dla nich zrobił, ale Wiedźmin ani drgnął. Dopiero teraz Milwa dostrzegła, że zaprzyjaźniony Cyrulik nie rzuca cienia. Regis przyznał się do bycia, jak to nazywają go mieszkańcy kontynentu, potworem, krwiożerczym monstrum. Geralt ponownie kazał mu odejść. Regis nie przejmował się zbytnio agresją Geralta. Wiedział, że nie zostanie zaatakowany, a nawet jeśli, to da radę się obronić. Zapytał zatem, na jaką kwotę Biały Wilk wyceniłby jego głowę. Wiedźmin wątpił, by kogokolwiek było stać na taki wydatek. Wampir uśmiechnął się, szczerząc swe kły, po czym życzył powodzenia w dalszej podróży. Owinął się zamaszyście płaszczem i znikł. Regis odpuścił tylko na pokaz. Nie odstępował drużyny Geralta na krok. Wreszcie, gdy Wiedźmin pokłócił się po raz wtóry z przyjaciółmi, Regis zjawił się, jak to miał w zwyczaju, znikąd. Udzielił Geraltowi ważnej rady. Co prawda udzielił jej wbrew woli Wiedźmina, który nie miał nawet ochoty rozmawiać z wampirem, ale to szczegół. Regis wytłumaczył mu, iż prawo do odkupienia win nie należy tylko do niego. W przeciwieństwie do bankowości, w życiu czasem, by spłacić dług, trzeba zadłużyć się u innych, czy się tego chce, czy nie. Z tą myślą zostawił Wiedźmina i dołączył do pozostałych. Pomógł im przygotować posiłek. Nikt zdawał się nie przejmować, iż Regis jest wampirem. Obrażony Geralt z Rivii łaskawie dołączył do nich podczas posiłku. Później planowali, co robić dalej i w którą stronę ruszyć. Nie wiedzieli, gdzie jest Ciri, więc nie mogli jej ratować. Regis zasugerował udanie się do Angrenu, do druidzkiego kręgu Keddu. Zdenerwowany Geralt przerwał wreszcie obrady, pytając, czy ktoś uzna za stosowne zapytanie go o zdanie. Kompania zgodnie postawiła się Białemu Wilkowi, który upierał się przy pozostaniu samotnym wilkiem. Nie mając innych opcji, ruszyli po odpoczynku w kierunku druidzkiego gaju. Przez długi czas jechało im się przyjemnie. Nie natknęli się na żadne wojska, mieli co jeść, a pogoda była znośna. Jedynie nastroje wewnątrz obozu pozostawiały sporo do życzenia. I to nie z powodu wiecznie obrażonego na sojuszników Wiedźmina. Milwa i Jaskier zagadali raz do Geralta na temat Regisa. Dwójka wyraźnie obawiała się dłuższego przystawania z wampirem, który według ich wiedzy i domysłów mógł wpaść w szał picia krwi. Milwa zauważyła, iż od początku dziwnie się jej przygląda, a w ostatnich dniach te sytuacje się nasiliły. Postanowili zweryfikować swe obawy u kogoś, kto zna się na potworach. Geralt uspokoił towarzyszy, zapewniając, że Regis nie jest krwiopijcą. Nie mógł ich jednak skłamać, że dałby sobie z nim radę w razie wypadku. O więcej faktów Wiedźmin kazał pytać już u źródła. Jaskier posłuchał się rady następnego dnia, lecz zrobił to wszystko w swój dość pokrętny sposób, przez co atmosfera jeszcze bardziej się zagęściła. Wieczorem przy ognisku Regis wyjaśnił im na spokojnie swoją historię i obalił kilka powszechnych stereotypów o wampirach, jak chociażby ten, że potrzebują krwi, żeby żyć. Następnego ranka ruszyli dalej, już w lepszych nastrojach, ale szybko dogoniła ich wojna. Raz na jakiś czas musieli ukrywać się przed gromadami jeźdźców korzystających z traktu. Przestraszony Jaskier zapytał wreszcie, czy nie istnieje inna droga do Gaju. Wieczorem Regis omówił te kwestie z Geraltem, sugerując przeprawę przez mokradła Izgit. Droga wprawdzie do najbezpieczniejszych nie należała, ale uchroniłaby ich na jakiś czas od trosk wojny. Wiedźmin zgodził się. Kolejnego dnia dzięki Milwie natknęli się na gromadę znajomych krasnoludów, które akurat obozowały w pobliżu. Kompania Zoltana żałowała straty Kaleba Stratona, ale życie musi toczyć się dalej. Aby przeżyć, muszą dostać się do Mahakamu. Chivaj poprosił Geralta i Regisa na stronę, zostawiając resztę przy pieczonej owieczce. Okazało się, że krasnoludowie mieli teraz na głowie nowe zmartwienia. Dwie przygarnięte kobiety i trójkę dzieci. Ofiary wojny. Kobieta, która przeszła chrzest ogniowy nad Hotlą, teraz borykała się z ciężkim poparzeniem. Zoltan prosił więc Cyrulika, by poprawił ich prowizoryczny opatrunek podług swej najlepszej wiedzy. Początkowo kobieta odsunęła się od wampira, ale ten omamił ranną dziewczynę i opatrzył jej ranę. Poinstruował też Zoltana, jak powinien się z nią obchodzić. Geralt z kolei dowiedział się, że Nilfgaardczycy walczą w tym rejonie z wojskami prowadzonymi przez Białą Królową. Chwilę po udzielonej pomocy dziewczyna wpadła w hipnotyczny trans, zapewne będący skutkiem ubocznym wampirzej magii. Przemówiła metalicznym głosem. Kto krew rozlewał i kto krew pił, mówiła dziewczyna nie podnosząc głowy, ten krwią zapłaci. 3 dni nie miną, jedno umrze w drugim, a wtedy coś umrze w każdym. Po trochu będą umierać, po troszeczku, a gdy w końcu zetrą się chodaki żelazne i wyschną łzy, wtedy umrze ta reszteczka, która zostanie. Umrze nawet to, co nigdy nie umiera. Kobieta mówiła jeszcze o wieży jaskółki, ale nim Regis zdążył zadać dodatkowe pytania, trans ustąpił. Zoltan i Geralt niewiele zrozumieli z przepowiedni, o ile cokolwiek. Regis natomiast, wiedzący o błogosławionym stanie Milwy, najprawdopodobniej zrozumiał fragment jedno umrze w drugim, a wtedy coś umrze w każdym. Z tego powodu poprosił pozostałych, by nie mówili o wizji pozostałym. Geralt był już świadkiem podobnych zajść, ale w jego mniemaniu zahipnotyzowana osoba wcale nie wieszczy, tylko przechwytuje część podświadomych myśli hipnotyzera, w tym wypadku Regisa. Pół dnia wędrowali z krasnoludami. Później ich drogi rozdzieliły się. W lasach spotkali zbiegłych nilfgaardzkich jeńców. Chłopi nie byli skorzy do rozmów, ale zastraszeni łukiem Milwy wydukali z siebie kilka zdań. Podobnie do Zoltana wspomnieli o Białej Królowej, która bije się z czarnymi. Co więcej, uciekinierzy wspominali coś o gorylach w jej armii. Jeden z nich naskrobał na prośbę barda godło, jakie nosiły owe wojska. Raud. Godło Rivi. Jaskier nie potrafił tego zrozumieć, ponieważ armie Lyrii i Rivi zostały rozgromione podczas walk o Dol Angra i pod Aldersbergiem. Długo głowił się też, o jakich gorylach mówili jeńcy. Rankiem następnego dnia doznał olśnienia. Nie goryle, tylko gerylasi. Partyzantka Nordlingów nadal walczy. Uznał to za dobry omen, jako że łączył ich wspólny wróg. Wieczorem rozbili obóz. Milwa poprosiła wampira na stronę. Łuczniczka była w ciąży. Nikomu o tym jeszcze nie powiedziała. Wstydziła się swojego lekkomyślnego postępku. Regis od dawna się jej przyglądał i domyślał się, co jest na rzeczy, ale postanowił milczeć. Milwa przyznała się do ciąży i poprosiła go o przygotowanie silnego medykamentu, tudzież środka aborcyjnego. Cyrulik wrócił z lasu i wziął się za przygotowanie wywaru. Nie zamierzał go od razu podawać. Wpierw skonsultował wszystko z pozostałymi ojcami nienarodzonego dziecka. Geralt był zły. Nie tyle na Milwę, co na siebie samego. Sygnały, że Milwa może być brzemienna, były oczywiste, ale Wiedźmin ignorował je jeden po drugim. Wampir wymógł na Geralcie, by odbył z Milwą prywatną rozmowę na temat dziecka i zagrożeń płynących z przyjęcia medykamentu. Biały Wilk poszedł do Milwy. Nie bardzo wiedział, jak ma się za to zabrać. Nie uważał się za wspaniałego mówcę, ale musiał spróbować. Gdy objął roztrzęsioną przyjaciółkę, ta trochę się uspokoiła. Bardzo potrzebowała ciepła i wsparcia. Następnie Milwa podzieliła się z Wiedźminem swoją historią i wyrzuciła z siebie smutki. Geralt postawił na szczerość. Niektórzy twierdzą, że każda, absolutnie każda rzecz na świecie ma swoją cenę. To nieprawda. Są rzeczy, które ceny nie mają. Są bezcenne. Najłatwiej poznać takie rzeczy po tym, że raz utracone, są utracone na zawsze. Sam straciłem wiele takich rzeczy, dlatego dziś nie potrafię ci pomóc. Właśnie pomogłeś, odrzekła bardzo spokojnie. O świcie ruszyli dalej, w przednich nastrojach. Milwa pogodziła się z myślą o posiadaniu dziecka, a Regis wyrzucił przygotowany medykament w krzaki. Geralt natomiast mocno myślał o tym, co będzie dalej. Uznał wreszcie, że przeprawa przez Izgit nie wchodzi w grę z ciężarną kobietą. Postanowił przeprawić się na drugą stronę Jarugi. Regis zaakceptował nowy plan, nie ukrywając swojego zdziwienia empatycznością Wiedźmina. Nie zdradzili pozostałym, że ich wędrówka uległa zmianie. Los się do nich uśmiechnął i dość szybko znaleźli zamaskowany prom wśród drzew. Prom zdradziła lina łącząca go z lewym brzegiem. Milwa wytropiła także ukrywającego się w chaszczach przewoźnika i jego pomocnika o twarzy patentowanego idioty. Kompania twardymi argumentami wymogła na chłopie, by przetransportował ich na drugą stronę. Załadowali dobytek na prom i ruszyli. Załoga szybko się ożywiła, ale równie szybko stanęli w obliczu śmierci. Przewoźnik spostrzegł na przeciwnym brzegu całą masę kawalerzystów. Wrzask chłopa został stłumiony przez okrzyki jeźdźców, którzy wjeżdżali w wodę lub nawet skakali, by wpław dostać się do promu. Ograniczony pomocnik, nie myśląc wiele, walnął toporem w powróz. Odcięty od brzegu prom skierował się lekko w dół rzeki. Jaskier rozpoznał w kawalerzystach gerylasów z Lyrii i Rivi. Chciał nawiązać z nimi kontakt, ale w odpowiedzi zaświszczały strzały. Geralt skoczył przed trubadura z mieczem w ręku i błyskawicznie odbił dwa pociski. Gerylasi nie kontynuowali ostrzału. Zobaczyli bowiem, że prąd spycha prom prosto na ich brzeg. Zebrało się ich już prawie 200 na lewym brzegu. Na rozkaz przewodnika Kahir, Milwa, Geralt i Przygłup chwycili zatyczki. Wspólnymi siłami odbili w kierunku środka rzeki. Dość szybko oddalali się od brzegu, wojacy natomiast szyli do nich z łuków, dopóki zasięg na to pozwalał. Konie szalały i rżały dziko, szarpiąc uczepionymi wodzy Jaskrem i Regisem. Geralt spostrzegł wśród gerylasów białego jeźdźca i po chwili konni jak na rozkaz wycofali się do lasu. Nie zaniechali jednak pościgu i ruszyli wzdłuż brzegu. Za zakrętem gerylasi wjechali na mieliznę i zbliżyli się wystarczająco, by wypuścić kolejną salwę strzał. Nurt znosił teraz prom bliżej prawego brzegu. Pasażerowie uznali to za dobry omen i raz jeszcze odpychali się tyczkami. Wkrótce ponownie zmuszeni byli zmienić strategię, albowiem na prawym brzegu zaroiło się od Nilfgaardczyków. Z całych sił starali się teraz odepchnąć na środek rzeki. Niebezpiecznie zbliżali się do wysokiej skarpy pełnej czarnych. Zadanie kompanii nie należało do łatwych. Sytuacji nie poprawiał ostrzał Nilfgaardczyków. Geralt ponownie odbił strzałę, tym razem skierowaną prosto w Kahira. Nim zdołali się skierować na środek rzeki, skarpa się skończyła, a na zatrzciniony brzeg wpadła armia Emhyra. Czarni wypuścili kolejną salwę. Pomocnik przewoźnika dostał w plecy i padł na pokład. Kisek, koń Kahira, oberwał w szyję na wylot i miotając się, powalił trzymającego go jaskra, po czym wyskoczył za burtę. Szał ciska udzielił się także innym koniom i po chwili cały prom dygotał od uderzeń kopyt. Regis nawoływał, by opanować konie, nim pozostałe skoczą do wody, ale jego okrzyk zdusiła czarnopióra strzała, która wbiła się prosto w pierś wampira. Cyrulik upadł na plecy, po czym usiadł z pochyloną głową. Milwa, widząc rannego kompana, wściekła się niesamowicie. Prędko wysypała pod nogi strzały, sięgnęła po łuk i szyła. Każda wypuszczona strzała docierała do celu. Część Nilfgaardczyków pośpiesznie wycofała się do lasu. Pozostali ukryci w trzcinie wciąż strzelali, lecz pociski przestały po chwili dolatywać do promu, który kierował się już środkiem rzeki. Łuk z Brokilonu miał jednak o wiele większy zasięg i Milwa nie wahała się wykorzystywać swojej przewagi. Trafiła wymachującego buzdyganem oficera czarnych, nawołującego do pogoni wzdłuż rzeki, a chwilę później jednego z żołnierzy, którzy go podtrzymywali, gdy obwisł na kulbace. Regis pogratulował jej cela. Jego wywody na temat wampiryzmu najwyraźniej poszły na marne, ponieważ jego towarzysze zdziwili się, że wciąż żyje. Nie było jednak czasu, by wszystko raz jeszcze dokładnie wyjaśniać, bowiem na kolejnym zakręcie znajdowała się piaszczysta plaża, na której zbierali się Nilfgaardczycy. Raz jeszcze bohaterowie rzucili się do tyczek, odbijając dalej od prawego brzegu. Milwa zdjęła jeszcze jednego łucznika. Prom znosił teraz na lewą stronę do gerylasów. Ci mieli teraz inne zajęcie. Wyraźnie dało się usłyszeć szczęk żelaza. Geralt raz jeszcze spostrzegł białego jeźdźca i wydawało mu się, że był on kobietą. Prom ciągnął teraz szybciej środkiem. Przewoźnik ostrzegał pasażerów, że nie jest to powód do radości, ponieważ niedaleko przed nimi znajduje się czerwona binduga, a tam drewniany most przerzucony przez rzekę i mielizna, na której niechybnie utknął. Zbliżając się do mostu, zobaczyli na nim wojska partyzantów, a chwilę później byli świadkami, jak z lasu wypada na nich konno wojsko Nilfgaardu. Bitewna wrzawa nie przeszkodziła partyzantom, by puścić salwę z kusz w stronę promu. Szczęśliwie wśród ludzi jedyną ofiarą był przewoźnik. Konie nie miały tyle szczęścia. 3 z nich padły jeszcze na promie. Płotka natomiast wyskoczyła za burtę raniona w kłąb. Jaskier po raz wtóry wrzeszczał, by nordlingowie wstrzymali ostrzał. Poskutkowało. Prąd zniósł ich na lewy brzeg. Wyskoczyli prędko na wysepkę lub do płytkiej wody. Milwa wygramoliła się jako ostatnia. Zatoczyła się na piasku i upadła. Geralt i Regis dopadli do niej szybko. Nogawka ciemniała od krwi. Zaczęła ronić. Regis rozpoczął zabieg. Jaskier natomiast zwrócił uwagę Wiedźmina na wycofujących się partyzantów. Nilfgaard wygrywał. Poeta sugerował natychmiastową ucieczkę. Kahir jednak zaciągnął Geralta na most, by powstrzymać atak czarnych. Nilfgaardczyk udowodnił wówczas, że nie bez przyczyny był kiedyś dowódcą. Nawoływał co sił, by partyzanci nie uciekali od bitwy, tylko zebrali się i pomogli wciąż walczącym pobratymcom. Geralt starał się dopasować i naśladował zachowanie Kahira. Nawet Jaskier stanął na moście i wrzeszczał głosem, jakiego jego przyjaciele nigdy przedtem nie słyszeli. Armia partyzantów, która przed kilkoma minutami ostrzeliwała prom, podporządkowała się nagle Wiedźminowi i Nilfgaardczykowi. Geralt ścisnął mocniej krasnoludzki sihil, gotów pokazać nordlingom, jak się walczy. Zagrzał także Kahira, by mimo swego pochodzenia przełamał się i dołączył do walki. Nilfgaardczycy byli zdumieni umiejętnościami Wiedźmina, a brzeszczot podarowany Geraltowi przez Zoltana ciął kolczugę jak wełnę. Wiele w życiu walczył, ale taka potyczka była dla niego zupełną nowością. Chaos w pełnym tego słowa znaczeniu. Morale gerylasów znacznie wzrosły pod wodzą nowych dowódców. Ci, którzy przed chwilą gotowi byli porzucić braci, teraz rąbali, dźgali i tłukli niczym stado zajadłych wilków. Wiedźmin nie wiedział nawet, kiedy dotarli na prawy brzeg, gdzie połączyli się z partyzantami walczącymi zza barykady. Nagle kupa sosnowych konarów i gałęzi, leżąca na drodze między Bindugą a mostem, stanęła w ogniu. Nilfgaard zdobył chwilową przewagę. Kahir pokazywał wówczas swój kunszt i odciął się na chwilę od grupy Geralta, by przedrzeć się na flankę wroga i zaatakować. Wiedźmin złożył następnie palce w znak art i uderzył w płonący stos. Ten eksplodował, tworząc drogę na most. Gerylasi ruszyli w zwartym szyku do odwrotu. Kahir wciąż w ferworze walki sparował cios długiego miecza, ale impet uderzenia zwalił go z konia. Dowódca Nilfgaardczyków pochylił się nad nim i rozpoznał go. Zaskoczenie uratowało życie Kahira, bo po chwili krasnolud biegnący obok Geralta zrzucił dowódcę z kulbaki. Drugi krasnal dobiegł i dokończył dzieła. Nilfgaardczycy pierzchli w las, słysząc tentent kopyt dochodzący z lewego brzegu. Geralt dostał wówczas czymś bardzo ciężkim i twardym w krzyż, po czym padł na ziemię. Gdy Wiedźmin się obudził, było już po bitwie. Jego kompani byli bezpieczni. Felczer przekazał mu jednak okropne wieści. Milwa poroniła. Siedział chwilę na pniu Bindugi, zbierając siłę. Wtem zbliżył się do niego królewski orszak królowej Lyrii i Rivi. Wojska królowej Mewe, teraz dozgonnie wdzięczne Wiedźminowi za ratunek, zmierzały właśnie na wschód w kierunku Keddu. Geralt na przekór drużynie zadecydował, by przystać z gerylasami na jakiś czas i nacieszyć się łaską królowej. Tak się jednak zdarzyło, że wojska Mewe zostały wezwane gdzie indziej, w kierunku kompletnie nieodpowiadającym celowi drużyny. Naiwny Geralt poprosił o audiencję u królowej i zwolnienie ze służby. Oczywiście nic z tego wydarzyć się nie mogło. Geralta przydzielono do korpusu rycerzy, Kahira do kawalerii, Milwa i Jaskier i nasz dzisiejszy bohater włóczyli się z taborem zbiegów i cywilów. Panowie wojacy zmuszeni byli zdezerterować. Krótko mówiąc, w nocy z 5 na 6 września cała drużyna dała dyla. Wcześniej splądrowali zapasy kwatermistrza, nie racząc zapytać go o zgodę, a także zabrali 3 wspaniałe kawaleryjskie wierzchowce. Większość łupu musieli jednak wyrzucić, bo kradnąc po ciemku brali co się da, w tym całą masę bezużytecznych rzeczy. Regis natomiast widział w nocy jeszcze lepiej niż za dnia. Wywlókł nawet z zagrody myszatego muła i to w taki sposób, że inne zwierzęta nawet nie zareagowały. Prześmiewczo nazwał muła Drakul. Nigdy nie wyjaśnił drużynie, o co chodzi z tym imieniem, mówiąc, iż jest to nieprzetłumaczalna gra słów z kultury wampirów. Przez 3 kolejne dni ukrywali się przed armią zarówno Nilfgaardu, jak i Nordlingów. 10 września zdecydowali się wrócić na lewy brzeg, tym samym mostem, o który walczyli. Teraz był już w rękach Nilfgaardczyków, ale wojskowa etykieta Kahira pozwoliła im bezpiecznie przeprawić się na drugi brzeg. Tym sposobem dotarli do lasów na zarzeczu. Podróżowali spokojnie. Kahir i Geralt przywykli do ciężkiego charakteru Regisa, który zawsze wygłaszał swe poglądy tak, jakby były one prawdą, bo często też nią były. Często zdarzało mu się odpowiadać na pytania, nim ktoś do końca je zadał. Jaskier uważał jego zachowanie za przejaw chamstwa. Milwa w nie najlepszym nastroju po ostatnich wydarzeniach jako jedyna postawiła się wampirowi. Zrugała go od góry do dołu w momencie, gdy po raz trzeci odpowiedział na jej pytanie, nim ta zdążyła je dokończyć. Później do takich sytuacji już nie dochodziło. To także Regis podczas jednej z nocy wpadł na tytuł jaskrowego memuaru Pół wieku poezji, które początkowo poeta chciał nazwać 50 lat poezji. Krótki pobyt w gościnie u Bartnika na zarzeczu ponownie zmienił kierunek ich marszu. Druidzi zostali ponoć przepędzeni z Czarnego Lasu i znajdują się teraz na stokach. Następnego poranka okazało się, że przenosiny na stoki były kłamstwem, a pod domem pszczelarza zebrało się dość sporo uciekinierów zmierzających dziwnym trafem właśnie w kierunku stoków. Regis i tak doradził Geraltowi udanie się w tym kierunku, skoro druidów już i tak nie ma w Keddu. Lepiej bez celu iść do przodu, niż bez celu się cofać. Po 5 dniach wędrówki dotarli do ośnieżonych górskich szczytów. Bartnik w drodze zasięgnął języka od handlarzy i dowiedział się, że jemiolarze przenieśli się w okolice jeziora Loch Mondurn. Geralt gotów był od razu ruszyć w drogę. Regis przemówił w imieniu kompanii, by udać się na odpoczynek do położonego niedaleko miasteczka Neuvir-Jedbrune i przy okazji uzupełnić tam prowiant na dalszą podróż. Dzień czy dwa różnicy nie zrobią. Po dotarciu do miasta Geralt został wezwany na rozmowę z prefektem Fulko Artevelde. Strażnicy zajęli się jakiś czas temu grupą młodocianych rzezimieszków i wzięli jedną z nich w niewolę. Dziewczynka nazywała się Angoulême i postanowiła szukać ułaskawienia, donosząc o planowanej zasadzce na kompanię Geralta w Belhaven. Prefekt zdradził też, że druidów nie ma już nad jeziorem, a są w Toussaint. Tym samym nowy cel podróży został wytyczony. Po przekazaniu tych informacji Regisowi, wampir zastanawiał się, skąd wzięła się pomyłka w zeznaniach Angoulême, która twierdziła, że podróżnych jest 4, a nie 5. Geralt doszedł później do dziurawej jak sito konkluzji, że zdrajcą w ich szeregach jest Kahir. Wampir starał wybić mu się te głupoty z głowy, ale na marne. Dopiero po krótkiej sprzeczce z Nilfgaardczykiem doszli do wniosku, iż są szpiegowani przez czarodzieja. Sądowanie na odległość nie było w stanie wyjawić położenia wampira i zagadka się rozwiązała. Regis poprosił również, by nie wliczano go do grupy uderzeniowej na Hanze Słowika w Belhaven, ponieważ jak stwierdził, jest tchórzem. Czy raczej bardziej prawdopodobna wersja, nie chce po raz kolejny wpaść w szał. Tym oto sposobem Regis, Jaskier i Milwa ruszyli do Toussaint. Podczas przeprawy przez Dolinę Sans-Retour trójkę zmierzającą do Toussaint dogoniła Angoulême z poselstwem do Wiedźmina. Ostrzeżona przed bandytami drużyna czym prędzej przekroczyła rubież Toussaint. Błędni rycerze na granicach tylko czekają na okazję do bitki, więc bandyci nie zdołają przekroczyć granic. Grupa prowadzona przez Regisa dotarła do gaju Merkwit, w którym to osiedli poszukiwani od tygodni druidzi. Flaminika, czyli damski odpowiednik Hierofanty, znajoma Regisa, poinformowała go, że wie o wszystkim, czego podróżni od niej chcą i wyczekiwała ich wizyty z dawna. Poinstruowała Regisa, gdzie dokładnie ma zaprowadzić Geralta. Niebędący wiedźminem wiedźmin udowodni, że stać go na pokorę i poświęcenie. Wstąpi w mroczną czeluść ziemi, bezbronny, zostawiwszy wszelki oręż, wszelkie ostre żelazo, wszelkie ostre myśli, wszelką agresję, gniew, złość, arogancję. Wejdzie w pokorze, a wówczas tam w czeluści pokorny niewiedźmin znajdzie odpowiedzi na pytania, które go dręczą. Znajdzie odpowiedzi na wiele pytań, ale gdy wiedźmin pozostanie wiedźminem, nie znajdzie niczego. Regis niezwłocznie ruszył w stronę Diablej Góry, gdzie pojednał się z wiedźminem i Kahirem. Wampir zaprowadził towarzyszy do jaskini prowadzącej pod Diablą Górę. Geralt nie był zadowolony z tego pomysłu. Regis cierpliwie czekał, aż wiedźmin odda mu broń. Nie wiedział, kogo lub co łowca potworów spotka w ciemnych czeluściach, ale wiedział, że nie ma zamiaru się wycofać. Regis wrócił do gaju z Kahirem. O tym, co działo się dalej, niewiele nam wiadomo. Po pewnych perturbacjach, o których tym razem nie opowiem wam za wiele, Geralt trafił do druidzkiego gaju. Wrócił później do jaskini z zaprzyjaźnionym wampirem, by przeanalizować elfią nekropolię Tir na Bea Arain. Będąc w jaskini, mężczyźni zdecydowali, by pozostać jakiś czas w Toussaint i skorzystać z zaproszenia księżnej Anny Henriette. O dziwo z propozycją wyszedł nie Regis, a Geralt. Podczas pobytu w Toussaint więzi między Geraltem a Regisem zacieśniły się jeszcze bardziej. Geralt postanowił nawet przyjąć kilka kontraktów, by zarobić trochę grosza na dalszą podróż. Regis natomiast unikał wszelkich luster, zwierciadeł czy magicznych sond. Podczas wystawnego balu, na który drużyna została zaproszona przez księżną, wampir nosił czarny, aksamitowy kaftan. Przedstawiony przez Geralta jako hrabia, Regis został usadzony między dwiema matronami, które były wręcz oczarowane jego elokwencją. Wkrótce cała wyższa arystokracja słuchała mądrości wampira, gestykulującego srebrnym widelcem. Regis utwierdzał przy tym zabobony krążące na temat wampirów, jak chociażby to, że rani je srebro i czosnek. Idealny sposób, by dowieść, że nie jest się wampirem, prawda? Pobyt w Beauclair wydłużył się znacznie. Kilka dni zmieniło się w kilka tygodni. Regis zdołał nawiązać nawet romantyczną znajomość z okolicznym sukkubem. Często też był głosem rozsądku w drużynie i gasił wszelkie kłótnie możliwie jak najszybciej. Podczas jednego z pierwszych styczniowych śniadań Regis wdał się w dyskusję z Fringillą Vigo, której, jak słusznie zauważył, celem było zatrzymanie Geralta jak najdłużej w Toussaint, przy niej. Regis skrytykował jej gnuśność i dał do zrozumienia, że niedługo będą musieli ruszać dalej na szlak, a Geralt będzie musiał wybudzić się z tego nierealnego snu. Słowa wampira stały się faktem szybciej, niż sam by się tego spodziewał. Rankiem następnego dnia drzwi do izby otworzyły się z trzaskiem. Zmęczony i ranny Geralt, stojąc w progu, nakazał drużynie czym prędzej spakować wszystkie swoje rzeczy i gotować się do wyjazdu. Dał im godzinę. Kompania uradowała się na tę wieść. Regis poprosił najpierw o wyjaśnienia. Otóż podczas wykonywania zlecenia Geralt podsłuchał rozmowę, w której padła nazwa zamczyska, w której ukrywał się Vilgefortz i prawdopodobnie Ciri. Tyle wystarczyło wampirowi. Po kilku miesiącach ciężkiej wędrówki dotarli do zamku Stygga. Przeprowadzając szturm na zamek, Regis użył swych wampirzych zdolności. Odleciał niczym mgła, by przeprowadzić rekonesans. Odnalazł laboratorium, w którym przetrzymywano Ciri. Wleciał tam i z niesamowitą prędkością zamordował dwóch akolitów. Jaskółka widziała tylko czarny kształt miotający się po pomieszczeniu w akompaniamencie krzyków i wrzasków. Ujrzała go wreszcie siedzącego na stalowym fotelu. Na kolanach Regis trzymał miękkie jak szmata ciało akolity, które podrygiwało agonalnie, gdy wbił swe kły w szyję ofiary i wysysał pyszną krew. Są takie momenty w życiu, w których nie sposób się nie napić. Przedstawił się następnie grzecznie Ciri, wpatrując się w nią czarnymi jak agaty oczami. Chciał zaprowadzić ją czym prędzej do Geralta, ale dziecko przeznaczenia poprosiło wampira, by ostrzegł Wiedźmina przed Vilgefortzem. Gdy wrócił do Geralta, zobaczył ciało Milwy. Czuł w sobie moc zdolną rozpierdolić cały zamek w proch. Geralt polecił mu odszukanie Yennefer. Stało się jednak tak, że to Geralt pierwszy odnalazł swą ukochaną. Wampir dołączył do nich podczas starcia z Vilgefortzem. Kochankowie z trudem opierali się potędzy Vilgefortza. Nie wiadomo skąd Regis pojawił się w postaci olbrzymiego nietoperza i bezszelestnie zleciał na czarodzieja. Nim ten zdążył wykonać obronny ruch, wampir chlasnął go szponami po twarzy. Ranny Vilgefortz ani myślał o kapitulacji. Natychmiast wystrzelił oślepiające białe światło w kierunku wampira. Regis zwinnie uniknął wstęgi światła i zmaterializował się w ludzką postać tuż obok Geralta. Uważaj! Stęknął Wiedźmin, starając się zobaczyć, co z Yennefer. Uważaj, Regis! Uważać? Krzyknął wampir. Ja? Nie po to tu przybyłem! Wampir rzucił się w kierunku czarodzieja. Błysnęły ostre kły. Zdawało się, że to już koniec, ale nagle dłonie czarodzieja rozjarzyły się niczym rozpalone żelazo. Regis krzyknął. Geralt poderwał się w kierunku przyjaciela. Vilgefortz odrzucił rannego wampira i ponownie cisnął w niego białym światłem. Wrzask wampira był tak silny, że Geralt musiał zakryć uszy. Fala dźwięku strzaskała wszystkie witraże w pomieszczeniu. Regis stąpił się wraz z kolumną w bezkształtny bałwan. Dzięki medalionowi Fringilli Vigo Geraltowi udało się ostatecznie pokonać czarodzieja. Ubolewał jednak nad utratą przyjaciela, który mimo, że nie był człowiekiem, w jego oczach był uosobieniem człowieczeństwa. Co ważne, podczas ostatnich wydarzeń z sagi, gdy ciała Geralta i Yennefer zabierane są na Wyspę Jabłoni, pojawia się wzmianka o duchach poległych kompanów, ale brakuje wśród nich Regisa. Czy to przez to, że wampiry nie mają duszy, czy może jednak Regis mógł powrócić do życia jeszcze raz? Kanonicznie nie znamy jednoznacznej odpowiedzi. CD Projekt Red uznał natomiast, że Regis mógł jeszcze powrócić. Już w pierwszej części gry dostaliśmy małe nawiązanie w postaci Królowej Nocy, która okazała się być ukochaną wampira z jego młodzieńczych lat, gdy nałogowo pił krew. Osobiście pojawia się dopiero w ostatnim rozszerzeniu do trzeciej odsłony cyklu w Toussaint. Detlaff van der Eretein odnalazł pozostałości stopionego Regisa. Przy użyciu swojej krwi przyspieszył proces regeneracyjny pobratymca. Zajęło to sporo czasu i wymagało nieustannej opieki Detlaffa, ale udało się. Przez niemalże rok Regis nie był w stanie chodzić o własnych siłach. W kręgach wampirów taki akt altruizmu był wyjątkowo szanowany i Regis miał wobec Detlaffa spory dług wdzięczności. W trakcie spędzonego wspólnie czasu Regis zauważył, iż Detlaff posiada dość skrajne poglądy i często ulega emocjom w podejmowaniu swoich decyzji. Jego moralność dzieliła się tylko na dwie strony. Albo coś było absolutnie dobre, albo złe. Nic pomiędzy. Żadnych odcieni szarości. Regis starał się delikatnie pokierować Detlaffa, by okiełznać jego dziką naturę. Stworzył nawet dla przyjaciela specjalną broszkę w kształcie ćmy. Detlaff postrzegał symbol ćmy jako swoje powiązanie z nocą, natomiast Regis widział w tym głębszy sens. Detlaff, mimo iż kierowany dość prymitywnymi instynktami, podobnie jak ćma, przejdzie w końcu na drogę światłości, nawet gdyby miałby być pochłonięty przez mordercze płomienie. Czas mijał, a mężczyźni w końcu się rozstali. Co wówczas robił Regis? Cóż, wrócił do Dillingen zobaczyć, czy jego chata i sklep dalej stoją, i dalej wiódł żywot cyrulika. Detlaff natomiast dotarł do Metiny w północnych częściach Nilfgaardu. Tam spotkał młodą kobietę Renę, której nie przeszkadzał fakt, iż jej kochanek jest wampirem. Sielanka została dość szybko przerwana, ponieważ jednego dnia Rena zniknęła bez słowa. Zdruzgotany Detlaff w swych poszukiwaniach dotarł do Toussaint. Po jakimś czasie dowiedział się, iż jego ukochana Rena została porwana i by ją uwolnić, będzie musiał zamordować 5 osób, których imiona będzie otrzymywał w osobnych listach. Osiadł w mieście i czekał na rozkazy. Celami byli rycerze księżnej i gdy doszło do drugiego zabójstwa, Henrietta wezwała na pomoc rzeźnika z Blaviken. Przenieśmy się trochę z historią do przodu. 4. morderstwo zostało dokonane podczas zabawy w pałacowych ogrodach księżnej. Geralt z Rivii przybył na miejsce zamachu chwilę za późno. Wampir ruszył przed siebie z zawrotną szybkością, a wiedźmin nie ustępował mu na krok. Dotarli w końcu do magazynu, gdzie Detlaff postanowił pozbyć się prześladowcy. Rzucił się do ataku i omal nie zabił słynnego wiedźmina. Finalny cios został zablokowany przez Regisa, który, jak to miał w zwyczaju, pojawił się znikąd. Detlaff ucieka z miejsca zdarzenia, a Regis, nie mając wiele czasu na pogawędkę z wiedźminem, umawia się z nim na spotkanie na cmentarzu Merle-Chasse. Cyrulik przekazuje staremu druhowi informacje o tym, kim jest i co łączy go z bestią z Beauclair. Wyznaje również, że stara się go sprowadzić na lepszą ścieżkę, taką, gdzie żyje się z ludźmi w zgodzie. Obiecuje pomóc Geraltowi w odszukaniu Detlaffa. By tego dokonać, Regis znał dwie metody. Jedną wielce niebezpieczną i drugą nieco mniej. Pierwszą zapewne było spotkanie z Ukrytym. Póki co jednak cyrulik postawił na uważenie mikstury zwanej pogłosem. Mikstura w połączeniu z odciętą ręką wampira miała wprowadzić wiedźmina w narkotyczny stan, w którym ujrzałby, co doświadczył Detlaff wcześniej i być może wskazać, gdzie znajduje się jego kryjówka. By sporządzić ten wywar, trzeba było bardzo rzadkich składników. Pierwszym z nich była trucizna, która uwrażliwia na wizję. Regis wysłał kruka, by pomógł w poszukiwaniu wskazanych przez Geralta stworzeń. W międzyczasie wampir proponuje stary dobry wywar z mandragory. Siedząc pośród nagrobków, starzy druhowie umilają sobie oczekiwanie na powrót kruka rozmową. Ptak przekazuje informacje o jedynym pozostałym przy życiu okazie wichta plamistego. Regis ostrzega jeszcze przyjaciela o klątwie ciążącej nad domem. Pod nieobecność wiedźmina cyrulik wertował księgi w poszukiwaniu zamiennika do krwi pobudzonego wampira, drugiego składnika eliksiru. Niestety nie udało mu się. Opracowuje zatem inny plan. Pije przy tym trochę kruczej krwi. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie już pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Po powrocie Geralta wraz z nim udaje się do ruin Tesham Mutna, gdzie przed laty uwięziono bardzo złego wampira. Nakazuje druhowi pobudzenie jego żądzy krwi. Regis dobrowolnie wchodzi do klatki z kajdanami z dwimerytu na rękach, by uniemożliwić sobie przemianę w mgłę. Wiedźmin podnosi klatkę i zabija potwory, aż jego przyjaciel wpadnie w szał. Następnie pobiera jego krew i czeka, aż się uspokoi. Mocno osłabiony cyrulik potrzebuje asysty w powrocie na cmentarz. Wiedźmin wypija przygotowany eliksir. Wizja ukazuje poznanie trzeciej ofiary Detlaffa. Dwukrotnie pojawia się też miejski pucybut w portowej dzielnicy. Regis obiecuje dołączyć do przyjaciela później. Od pucybuta wampir i łowca potworów ruszają do kryjówki Detlaffa. Odkrywają, że wampir stał się ofiarą szantażu. Regis deklaruje, iż porozmawia z bestią i przekona go, że Geralt chce mu pomóc. Jakiś czas później Regis namówił swego przyjaciela, by zasiadł do jednego stołu z Geraltem i porozmawiali o wszystkim, by załatwić sprawę w miarę pokojowo. Do spotkania doszło na przyjęciu w domu zaprzyjaźnionej wampirzycy Orianny, która jako gospodyni towarzyszyła spotkaniu. Przy stole była obecna także Anna Henriette. Podczas dialogu Geralt celnie zauważył, iż nie wszystkie potwory są naturalnie złe, czym sporo zyskał w oczach wampirów. Przede wszystkim Detlaffa, który zgrabnie wytłumaczył, iż czasem i potwory nie mają innego wyjścia niż morderstwo, na przykład gdy są przyparte do muru. Geralt nie był jednak zadowolony z faktu, iż Regis przyprowadził go tak blisko księżnej. Wkrótce później Geralt ustalił, iż porwana Rena jest przetrzymywana w zamku Duntyn. Regis i Detlaff towarzyszyli Wiedźminowi w ataku na twierdzę i bez problemu przebili się do głównego budynku, gdzie Detlaff ponownie zjednoczył się z Reną. Trwało to tylko kilka chwil, ponieważ Geralt wyjawił mu straszliwą prawdę. Cały związek Detlaffa z Reną był tylko intrygą uknutą przez samą Renę, czy raczej Syjanę, siostrę księżnej Anny Henrietty. Regis uznał to za przekroczenie pewnych granic i postanowił pomóc Geraltowi bez względu na to, co postanowi. I w tym momencie przygody Geralt może podjąć szereg działań, które będą miały znaczny wpływ na finał całej tej przygody. Jeśli Geralt odwiedzi Ukrytego, najpotężniejszego wampira w okolicy, ten może zmusić Detlaffa, by stawił się na pojedynek z Wiedźminem. Walka rozegra się w twierdzy Tesham Mutna. Podczas starcia Geraltowi asystuje także Regis, ale szybko zostaje zneutralizowany przez swego pobratymca. Po ciężkiej walce Geralt triumfuje, ale zabić wampira wyższego może tylko inny wampir wyższy, także finalny cios należał do Regisa. Zamiast do Ukrytego, Geralt może także postanowić przyprowadzić do Tesham Mutna Syanę. Na finał w tym przypadku wpływa głównie decyzja, czy w Krainie Tysiąca Baśni podarujemy Syanie magiczną wstążeczkę. Jeśli to zrobimy, to Detlaff nie będzie mógł zabić Syany, bo ta przeniesie się z powrotem do baśniowej krainy. Wściekły wampir rzuci się wtedy na Geralta i Regisa. Koniec końców ponownie umrze. W obu tych przypadkach Regis zostaje zmuszony do opuszczenia Toussaint. Za zabójstwo wampira został przeklęty przez swych pobratymców. Podczas ostatniego spotkania z Wiedźminem na cmentarzu wspólnie zbierają świeże korzenie mandragory. Regis wyjawia staremu druhowi, iż planuje udać się na dalekie południe Nilfgaardu, gdzie postępowa cywilizacja przestała już wierzyć w wampiry. Będzie tam mógł wieść spokojne życie cyrulika. Na odchodne zostawia także Geraltowi urządzenie do tworzenia mutagenów. Istnieje też sposób, by Detlaff uszedł z życiem. Wystarczy nie dawać Syjanie wstążki. Siostra księżnej zostanie co prawda zabita, za co Geralt trafi później do więzienia, ale Detlaff doceni naszą neutralność i opuści Beauclair na zawsze. Nie ruszy w świat sam, ponieważ w drodze towarzyszyć będzie mu Regis, który uzna, iż jego przyjaciel potrzebuje go teraz bardziej niż kiedykolwiek. Cyrulik nie zamierzał także pozostawiać Geralta na pastwę losu w więzieniu. Na jego polecenie Jaskier udobruchał Annę Henriette i przyjaciele, podobnie jak w poprzednim zakończeniu, spotykają się na cmentarzu Merle-Chasse i raczą się słynnym samogonem z mandragory, od którego aż łzy lecą z oczu. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Vilgefortza. Tak, choć akurat epizodu z Vilgefortzem nie wspominam najlepiej. A z tego, co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Vilgefortzem. Zabiłem go. ale przyznaję, nie było łatwo. Wiesz już, dokąd zamierzasz odjechać? Dystans ma duże znaczenie. Myślałem o południu. Nilfgaard? A czemu nie? Nilfgaardczycy to nowoczesne społeczeństwo. Nikt już tam nie wierzy w wampiry. To może być bardzo przydatne dla zachowania incognito. Ciekawy punkt widzenia. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy.